Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wraz ze mną Krystian Jachacy. Cześć Tomek, witam naszych widzów. Witamy po raz kolejny na kanale Wbrew Cenzurze, na raporcie z frontów Ekstra, w którym będziemy się zastanawiać na temat przyszłości Ukrainy, a właściwie na temat personaliów, które w tej przyszłej Ukrainie, oczywiście zakładamy, że wojna się skończy, bo każda wojna się przecież kiedyś kończy i Ukraina będzie musiała wygenerować swoich liderów. Krystian przygotował dla Państwa przynajmniej kilkoro kandydatów, którym warto się przyjrzeć, których przeanalizujemy, ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na X-ie, dawnym Twitterze, jesteśmy także na TikToku, na Facebooku, również na Telegramie i oczywiście do polecenia tego kanału wszędzie tam, gdzie możecie. Krystian, zaczniemy sobie od takiej małej dyskusji, bo o ile Wołodymyr Zełenski w ogóle, powiedzmy, w tej naszej europejskiej przestrzeni publicznej zaczął być rozpoznawalny dopiero po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej i to również podniosło to jego poparcie na Ukrainie, to jednak tuż przed lutym 2024 roku to jego poparcie w zasadzie to była taka równia pochyła. No była to równia pochyła, ponieważ no, gdyby w polskich warunkach, w polskich mediach ktoś wziąłby program czy cytaty z Zełenskiego, może kiedyś zrobimy taki program w ogóle. Jest już nawet. Tak, robiliśmy. Zełenski kontra Zełenski. Zełenski kontra Zełenski, no też już pamiętam. No właśnie, jak się weźmie te cytaty, co mówił Zełenski w kampanii wyborczej, co mówił w debacie z Poroszenką, tej prezydenckiej, no to się okazuje, że jego obietnice, jego zobowiązania no nijak się mają do rzeczywistości, którą kształtował na Ukrainie i jego ekipa rządząca, no bo się okazało, że miało nie być wojny, a do wojny coraz bardziej Ukraina się zbliżała już w 2021 roku, bo to po ten 24 luty 2022, no to jest jakaś tam, powiedzmy, data rosyjskiego uderzenia, no ale wcześniej już ta atmosfera była mocno podgrzana, sekwencja zdarzeń, negocjacje nie szły. No i tak jak przedstawię te kilka sylwetek, no represje czy ostra walka polityczna na Ukrainie, wykraczająca poza takie, powiedzmy, demokratyczne, uznane na Zachodzie metody, no już była już od 2014 roku prowadzona i także przez Zełenskiego. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to warto też powiedzieć, że na tej stracie Zełenskiego korzystały w dużej mierze formacje, to się pewnie dzisiaj, proszę Państwa, może wydawać nieprawdopodobne, ale korzystały formacje, które można by było określić jako formacje prorosyjskie. To była z jednej strony Platforma za Życie, to była też ta formacja Murajewa z Charkowa, była też partia Szaria, która no, nie mogła rozwijać swojej działalności. No była też bardzo duża drobnica socjalistyczna, socjaldemokratyczna czy komunistyczna, która gdzieś tam zeszła na dalszy plan, ale te kilka procent zawsze gdzieś tam w wielu regionach nawet więcej zbierali. Więc to było, powiedzmy, 20, nawet 25% polityki ukraińskiej przed rozpoczęciem rosyjskiej operacji. No i na dobrą sprawę, no we wschodnich regionach oni cały czas wygrywali wybory, tak? Pomimo utraty bazy wyborczej na Krymie, utraty na Donbasie, tego przemysłowego elektoratu, tak, robotniczego. Nadal cały czas te ugrupowania były dość silne i miały swoich liderów, miały swoje struktury. Wielu zresztą mówiło, że właśnie dlatego ta Ukraina prozachodnia nie chce tak naprawdę odzyskać Donbasu, bo Donbas ich zawsze przegłosowywał. Ale do rzeczy, kogo dzisiaj byśmy wskazali, dlatego że Zełenski znów tak naprawdę poparcie traci? No właśnie, dużo się, szanowni Państwo, zmienia i biorąc pod uwagę sąsiedztwo Ukrainy, to, że nasz kraj się znajduje w sąsiedztwie Ukrainy, musimy wyręczyć polskie elity, polskie media, które zupełnie nie rozważają innego scenariusza niż zwycięstwo Ukrainy, a taki scenariusz, jak sami zresztą już przyznają, jest niemożliwy czy prawie niemożliwy, no i musimy na poważnie rozważyć, kto na tej Ukrainie będzie grał pierwsze skrzypce po tym, jak rząd Zełenskiego upadnie, on sam zniknie z tej polityki ukraińskiej i albo na Ukrainie będą rządziły siły, czy prorosyjskie, czy sprzyjające Moskwie, czy też będzie jakiś podział na zasadzie trochę rządzi, trochę jest sił prorosyjskich, trochę prozachodnich i wróci tam normalna debata publiczna po zakończeniu działań zbrojnych. No i właśnie, i tutaj przygotowałem dzisiaj pięć postaci, które reprezentują różne, można by powiedzieć, środowiska, różne etapy ukraińskiej polityki i które mogą w pewnych scenariuszach odegrać znów bądź od nowa, wchodząc do tej polityki jako debiutanci aktywnej, no, mogą odegrać rolę w powojennej Ukrainie. Pierwszą taką postacią jest Mykoła Azarow. Jest to już bardzo, bardzo doświadczony polityk ukraiński. On się wywodzi z takiej no, schyłku okresu radzieckiego, takiej kadry naukowo-technicznej, profesor. Co najważniejsze,
On w kolejnych rządach Janukowycza w latach 2000 był ministrem finansów, wicepremierem i od 2010 roku do Majdanu był premierem Ukrainy, czyli w kontekście Majdanu, tego co się wydarzyło na Ukrainie, jest to bardzo ważna postać. Jest to postać też z dużym dorobkiem analitycznym po Majdanie, szczególnie jeśli chodzi o jego publikacje na temat anatomii Majdanu, anatomii upadku Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. No jest z niego zresztą bardzo znamienny cytat z okresu, kiedy to wszystko tak naprawdę się zaczęło 10 lat temu na Ukrainie, od tego, że odmówił on od podpisania umowy stowarzyszeń z Unią Europejską. No u nas tak się to przedstawiało, ale nie mówiło się, jak to konkretnie wyglądało, a Mykoła Azarow odpowiedział wówczas na ten temat. Kroplą, która przelała czarę goryczy, było stanowisko Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To oni ustalili warunki udzielenia kredytu. Zastanówcie się, wysokości spłaty kredytu z samego Funduszu Walutowego. I podwojenie taryfy za media dla obywateli, zamrożenie płac, emerytur, pomocy społecznej, a także szereg warunków, o których nawet nie mówię. No i tu właśnie Azarow jeszcze jako premier podsumował tak naprawdę, dlaczego nie chciał podpisać tej umowy stowarzyszeniowej, no i dlaczego nadano taki bieg Majdanowi, taką motywację wielu ludziom, którzy na tym Majdanie walczyli o to właśnie, żeby zwrócić się w stronę Zachodu. No ale właśnie on po Majdanie wyjechał z Ukrainy. Spotkały go represje, konfiskata majątku, zabrali mu paszport dyplomatyczny za wizyty w Federacji Rosyjskiej i negocjacje, które prowadził w sprawie zakończenia tego konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą w kontekście Krymu i Donbasu i w ogóle sytuacji pomajdanowej. No ale właśnie, on cały czas jest w przestrzeni publicznej aktywny, wypowiada się dla różnych mediów, widać, że tą polityką dalej się interesuje i jako stary, doświadczony polityk, technokrata, moglibyśmy powiedzieć, z dużymi powiązaniami czy w oligarchii ukraińskiej, czy mając relacje z Rosjanami, no ale po prostu też będąc doświadczonym wieloletnim politykiem z wykształceniem, może być alternatywą dla przyszłych władz ukraińskich, nawet pomimo wieku 77 lat. Dla Gazety Ru wypowiedział się też o ważnym wątku, który się zbliża w ostatnim czasie. Kadencja tak zwanej Rady Najwyższej Ukrainy, parlamentu, zgodnie z Konstytucją Ukrainy wynosi 5 lat. Parlament 9 kadencji rozpoczął swoją pracę 29 sierpnia 2019 roku, co oznacza, że wkrótce straci swoją legitymizację. Koniec legitymizacji Rady doprowadzi również do konieczności przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich w kraju. Więc tutaj Azarow w swojej wypowiedzi z ostatniego czasu także wskazuje, że legitymizacja władzy ostatniej kadencji z 2019 roku, tak jak Zełenskiego, wygasła już jeszcze w maju, tak teraz może niedługo, za miesiąc, wygasnąć nawet i legitymizacja władzy tego parlamentu pomajdanowego, którego sama w sobie legitymizacja tych wszystkich władz pomajdanowych jest podważana przez takie postaci jak Azarow. Więc tutaj mamy pierwszą postać. Drugą postać, bardziej znaną, jest Wiktor Miedwiedczuk. Wiktor Miedwiedczuk, którego w polskich mediach przedstawia się głównie z powodu powinowactwa z Władimirem Putinem, który jest chrzestnym jego córki. To jest jakby najbardziej dostrzegany w Polsce wątek, ale wątek jego doświadczenia, bo on też jest reprezentantem starych kadr politycznych na Ukrainie, ten wątek jest dość mocno pomijany. On był w okresie radzieckim czy schyłku Związku Radzieckiego prawnikiem, a po 1991 roku był osobą, która cały czas we władzach ukraińskich czy w elicie ukraińskiej się przewija. On był powiązany z prezydentem Krawczukiem, z Kuczmą, brał udział w reformie systemu parlamentarno-prezydenckiego na Ukrainie, konstytucji. No ale właśnie po 2012 roku zaczął być coraz bardziej krytyczny wobec kursu prozachodniego i po 2014 roku po Majdanie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Kijowem a Moskwą w kontekście negocjacji też mińskich w sprawie rozwiązania konfliktu na Donbasie i na Krymie. Później trochę się wycofał z tej polityki, władze ukraińskie już nie były tak zainteresowane tymi negocjacjami, został trochę zmarginalizowany. Jednak kilka lat temu, w lipcu 2018, siły na Ukrainie, które kierują swoje zainteresowanie wobec porozumienia się z Moskwą, zaczęły się organizować i przekonali go do wstąpienia do Platformy Opozycyjnej Za Życie, czyli takiego zjednoczenia tej opozycji antymajdanowej na Ukrainie. Kadry dawnej Partii Regionów, ale też innych ugrupowań weszły w skład. No i w 2019 roku zostaje deputowanym Rady Najwyższej. Ich lista Platformy Opozycyjnej Za Życie dostaje 22 na 450 mandatów, 13% poparcia, więc jest to siła, tak jak mówiliśmy na samym początku, spora i w zasadzie wówczas największa z tych sił uznawanych za prorosyjskie czy nastawione na
relacje, na koncyliacyjne relacje z Moskwą. No ale właśnie wówczas, kiedy on wrócił do polityki, zaczęły się represje. W lutym 19 roku sprawa za spotkanie z władzami Federacji Rosyjskiej, czerwiec 2020 kolejna sprawa karna za kontakty z władzami Federacji Rosyjskiej. No i w maju 21, tuż przed rozpoczęciem rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie w 22, sprawa za domniemanie wsparcia eksportu węgla z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, co zostało uznane przez Ukrainę za, no, powiedzmy, za wspieranie separatyzmu, za zamach na konstytucyjny ład, granice i tak dalej, no i został po prostu wsadzony do aresztu. 21 lutego Miedwieczuk zbiegł z aresztu domowego, aresztowali go 12 kwietnia, konfiskata majątku, no i 21 września 2022 doszło do kontrowersyjnej i głośnej wymiany pomiędzy Rosją a Ukrainą jeńców, zakładników, no i wymieniono wówczas dowództwo Azowa, które trafiły jeszcze wtedy do Turcji, no i w zamian za kilkudziesięciu Azowców, różnych żołnierzy ważnych dla Ukrainy, wymieniono chociażby Wiktora Miedwiedczuka. Zostało mu zabrane obywatelstwo, został pozbawiony praw, pozbawiony mandatu także na Ukrainie przez administrację Zełenskiego i Radę Najwyższą. No ale właśnie, tu po raz kolejny Miedwiedczuk pojawia się w polityce w kontekście Ukrainy, ponieważ na początku 23 roku utworzył ruch Inna Ukraina, Druga Ukraina, który gromadzi byłych członków Platformy Opozycyjnej Za Życie. I można zauważyć, że od tego czasu Wiktor Miedwiedczuk jest angażowany w różne inicjatywy medialne, w kontekście konfliktu na Ukrainie wypowiada się regularnie, czy rosyjskie media, no niektóre zachodnie też cytują go, on stawia się w pozycji, no, potencjalnego czy przywódcy, czy ważnej persony, ważnej figury w takiej powojennej Ukrainie. No i w jego wystąpieniach możemy się spotkać z takimi tezami na temat, czy diagnozami na temat obecnej sytuacji Ukrainy, które mogą wskazywać, jaka by też była jego polityka. Dziś nie ma już możliwości powrotu do punktu wyjścia. Trzeba myśleć nie o państwie i jego integralności terytorialnej, która nigdy nie powstała, lecz o losie zwykłych ludzi, Ukraińców i ich przyszłości. No to jest oczywiście odniesienie do zmian terytorialnych, które zaszły w wyniku konfliktu. I tu jest drugi cytat. Schemat reżimu Zełenskiego jest prosty. Im mniej żywych ludzi, tym więcej pieniędzy mają skorumpowani urzędnicy. I głupotą jest oczekiwać, że ten schemat sam się zmieni. Zełenski uzurpował sobie władzę, stał się nielegalny właśnie dlatego, że ten schemat zadziałał i sam z niego nie zrezygnuje. Dziś Zełenski, zmieniając buty w powietrzu, wpada Trumpowi w oko i próbuje przedstawić siebie jako rozjemcę. Ale byłby głównym beneficjentem, gdyby zamach na Trumpa się powiódł. Przemoc wobec przeciwników i ich mordy od dawna są częścią tradycji ukraińskiej polityki, podobnie jak zdrada sojuszników. Spieszy się więc, by zdradzić drużynę Bidena. No taka jest diagnoza Wiktora Miedwiedczuka, polityki ukraińskiej, huraganowa krytyka Zełenskiego, Jermaka, całej ekipy rządzącej na Ukrainie. No i niewątpliwie jest to postać, która chociażby przez stworzenie ruchu Inna Ukraina, no ewidentnie aspiruje do tego, żeby do tej polityki ukraińskiej wrócić na już nowych zasadach powojennych. Kolejną postacią, którą często cytujemy na kanale i która jest dość mocno rozpoznawalna w Polsce, ale od dłuższego czasu, od paru miesięcy można odnieść wrażenie, że jednak w Polsce już cytuje się go coraz mniej, a to ze względu na to, że Oleksij Arestowicz zaczął głosić trochę inne poglądy niż do tej pory. Sam Arestowicz, co ciekawe, jest pochodzenia polsko-rosyjskiego, jest synem Polaka z Białorusi i Rosjanki, urodził się w Gruzji. Więc jest, można powiedzieć, takim dzieckiem Związku Radzieckiego, pracował jako aktor, producent filmowy, co ciekawe też jako oficer wywiadu ukraińskiego, jak sam deklaruje. I co ciekawe, zaangażowany od lat 2000 w politykę ukraińską, na początku potępiał pomarańczową rewolucję, są znane jego kontakty z Aleksandrem Duginem, z tamtego czasu różne konferencje. No i właśnie, jego kariera nabrała prędkości i pewnego zwrotu po Majdanie. On wtedy został osobą zaangażowaną w operację ukraińską antyterrorystyczną, ATO, przeciwko separatystom na Donbasie. Sam walczył, jak deklaruje, organizował pomoc dla żołnierzy ukraińskich, wspierał przeszkolenia i tak dalej. No i wówczas zaczął być osobą już na szczeblu ogólnoukraińskim rozpoznawalną. Co zaowocowało chociażby tym, zajmowanie się sprawami wojskowymi, popularność, że w grudniu 2020 roku nawiązał współpracę z Kancelarią Prezydenta Ukrainy. No i w tym początkowym okresie
konfliktu po 22 roku, no stał się, nie ukrywajmy, no medialną twarzą polityki Zełenskiego. Codziennie się wypowiadał w imieniu Kancelarii Prezydenta Ukrainy w 22 roku, jeszcze trochę w 23, na temat konfliktu, ale właśnie na początku 23 odchodzi od Zełenskiego, wyjeżdża w praktyce z Ukrainy, no i zaczyna nowy okres, pojawia się nowy Arestowicz, można, mógłby ktoś powiedzieć, krytyka władz ukraińskich, krytyka tego, co się dzieje na Ukrainie, no i sugerowanie pewnego, być może szukania porozumienia z Federacją Rosyjską, być może nawoływanie, żeby zrozumieli Ukraińcy, do czego to wszystko zostało, do czego tak naprawdę to wszystko doszło, no niewątpliwie też przy udziale Arestowicza, który firmował politykę Zełenskiego. I tutaj, co ciekawe, w jednym z ostatnich wywiadów Arestowicz dla Julii Łatynin, takiej opozycyjnej rosyjskiej dziennikarki na YouTubie, jest ten wywiad, można go znaleźć u niej na kanale, no pojawiły się bardzo, powiedzielibyśmy, obrazoburcze tezy względem poprzednich aktywności u Zełenskiego Arestowicza, u Zełenskiego w kancelarii. No i rzeczy, które wiele osób, które śledziły wypowiedzi Arestowicza w polskich mediach tylko na początku konfliktu, mogłyby nie uwierzyć, że to jest ten sam Arestowicz. No ale właśnie, tutaj mamy do czynienia z wyłożeniem pewnego też credo politycznego Arestowicza i można by między wierszami stwierdzić, że Arestowicz no, wyraża pewne ambicje polityczne w kontekście Ukrainy. I on stwierdza tak, powiem coś strasznego. Oczywiście nie poszedłbym drogą Putina, rozbijania tam liberalnej opozycji i tak dalej, zbudowałbym prawdziwy parlamentaryzm, prawdziwe prawa i wolności, rzeczywistą ochronę jednostki i tak dalej. Ale gdybym był jakimkolwiek władcą Rosji, w każdym razie zrobiłbym wszystko, aby Rosja pozostała potężna, wielką straną, wielkim krajem, aby pozostała w historii, aby tworzyła historię i aby była zdecydowanie bezpieczna i miała prawo chronić wszelkimi dostępnymi środkami swoje interesy. To znaczy moja polityka byłaby w znacznej mierze zbieżna z polityką Putina. Prowadziłbym radykalnie odmienną politykę wewnętrzną, ale na zewnątrz byłaby ona w dużej mierze zbieżna, ponieważ Rosja jest ogromnym podmiotem, ma swoje interesy i ma swoje miejsce w historii. No, taka dość obrazoburcza teza, wskazująca, że Arestowicz ze swoją krytyką kieruje się już w tym momencie głównie do Ukraińców, a niekoniecznie do Rosji. I tutaj jest druga wypowiedź z tego wywiadu. Dlaczego nie zadają sobie Ukraińcy poważnych pytań, które zadajesz, które zadawała Łatynina w tym wywiadzie? Bo najpierw będziemy musieli przyznać, że te 33 lata, czyli okres po 91 roku niepodległości Ukrainy, że był to błąd. Cała polityka przez te 33 lata była jednym ciągłym zestawem błędów. Po drugie, kraj został zniszczony, po prostu doprowadzony na skraj upadku. Że Ukraińcy sami zniszczyli swój piękny kraj własnymi rękami i że wszystko, co zrobili przez ostatnie 2,5 roku, z wyjątkiem bezpośredniego oporu wobec agresora, poza tym i pomocy armii, jest błędem. Kolosalny, gigantyczny błąd. Tego błędu nie popełnili Amerykanie, nie Putin, ale oni sami, Ukraińcy. Ludziom trudno to przyznać. Więc jak widać, Arestowicz rości sobie prawo, czy uważa, że jest głosem rozsądku, jest głosem myślących, jest głosem rozsądnych Ukraińców, którzy chcą wyciągnąć z tej, w jego opinii, porażki po 22 roku polityki ukraińskiej wnioski i ewidentnie szuka pewnego czy porozumienia, czy jakiegoś choćby zawieszenia broni w kontekście walki z Rosją. Więc tutaj mamy kolejną postać, która raz przebywał na Lazurowym Wybrzeżu, teraz przebywał na Florydzie, gdzieś na tym zachodzie funkcjonuje, ktoś go tam toleruje, ktoś ewentualnie może go traktować na zachodzie jako, tutaj stawiam tezę, jako pewien aktyw polityczny, który w odpowiednim momencie chociażby porozumienia Zachodu z Rosją w kontekście Ukrainy, no mógłby formułować jakąś pragmatyczną, w pewnym stopniu prozachodnią formację polityczną czy linię polityczną na Ukrainie powojennej. Kolejną postacią godną omówienia, która przebija się w tym dyskursie opozycyjnym wobec Zełenskiego, jest Anatolij Szari. Jest to osoba wywodząca się oczywiście z Ukrainy, urodzony w Kijowie, 45 lat. No, jeśli chodzi o jego biografię, burzliwa młodość. No ale właśnie, ta burzliwa młodość zaprowadziła go od 2005 roku do kariery dziennikarskiej, a konkretnie kariery dziennikarza śledczego. On po 2005 roku
do powiedzmy 2011-2012 zajmował się na Ukrainie takimi, no powiedzmy, prasą kolorową, bulwarową, by ktoś powiedział. Zajmował się śledzeniem różnych afer, korupcji, domów dziecka, które były domami publicznymi, jak się później okazało. No różnymi takimi skandalicznymi sprawami, które przyniosły mu z jednej strony wielu wrogów i później zaowocowało to wieloma sytuacjami stycznymi, gdzie próbowano, jak sam deklaruje Szari, pozbawić go życia w różnych okolicznościach, no ale z drugiej strony no, zbudował rozpoznawalność, zbudował sieć kontaktów na Ukrainie, z której właśnie w 2012 roku wyjeżdża i co ciekawe jest pierwszym, jeszcze przed Majdanem, warto zauważyć, i jest pierwszym ukraińskim dziennikarzem, który uzyskał w historii azyl polityczny, azyl uchodźcy na terenie Unii Europejskiej. Na początku na Litwie, później przebywał w Holandii, teraz przebywa w Hiszpanii. Po Majdanie zaczął mocno inwestować w swoją rozpoznawalność chociażby na YouTubie, gdzie krytykuje, czy na Telegramie, gdzie krytykuje w swoich materiałach władze ukraińskie, czasem też rosyjskie. Co ciekawe, bardzo nie lubi Arestowicza i go mocno krytykuje od dłuższego czasu. Jeszcze przed Majdanem bardzo ważna sprawa, o której też wspomniał Tomek. W 2019 roku powstaje partia Szaria. Nie ma to nic wspólnego z prawem szariatu, ale oczywiście jest od jego nazwiska. W następnym roku, w roku 2020, w wyborach samorządowych, to ugrupowanie otrzymuje 52 mandaty w radach miejskich i obwodowych od Odessy po Charków, na tej, powiedzielibyśmy, rosyjskojęzycznej, prorosyjskiej, jakby niektórzy powiedzieli, Ukrainie. No, kiedy wybucha wojna w 2022 roku, Szari przebywa w Hiszpanii. W lipcu 23 SBU chce go sądzić za zdradę stanu i pracę dla FSB. On już jest na Ukrainie, już przeszło 10 lat spalony, ale w 23 za krytykę władz ukraińskich i wyciąganie różnych afer z Hiszpanii do internetu, no chcą go po prostu już całkowicie pogrążyć prawnie i karnie. I 24 października, kilka miesięcy później, co było też mocno komentowane w internecie, Szari wrzuca zdjęcie z kamer swojej willi w Katalonii, gdzie obrzucono ją wieloma koktajlami Mołotowa. Szari zarzuca władzom ukraińskim, służbom ukraińskim, że chcą go po prostu i jego rodzinę zastraszyć. Tam doszło też do strzelaniny, jak sam deklaruje Szari. No ale właśnie, jest to osoba, która ma 3 miliony subskrybentów na YouTubie, setki tysięcy rosyjskojęzycznych, no, głównie Ukraińców, oglądają jego treści. Co do przekazu, no Szari jest, co ciekawe, protestantem. Protestantem takiej, powiedzmy, mało liberalnej w kontekście światopoglądowym konfesji. Próżno szukać wielkich deklaracji, wielkich programów ideowych Szaria. Jest to komentator, jest to, powiedzmy, człowiek z pogranicza polityki, influencerstwa też, a takiego współczesnego, no i takiego komentatora życia publicznego, co nic za bardzo innego raczej nie mógłby robić na emigracji w Hiszpanii. No ale cały czas tą polityką się zajmuje i jeśli chodzi o jego poglądy, znalazłem chociażby takie jego podsumowanie pewnych poglądów, co myśli o współczesnej Ukrainie, w tekście Niebieska Rdza z 21 roku, gdzie Szari napisał tak. A przyszłość terytorium zwanego Ukrainą zapowiada się wprost wspaniale. Fantastycznie. A do wszystkich uroków tej fantastycznej przyszłości, do wszystkich mini Czarnobyli, głodu, chorób i degradacji zostanie dodany jeszcze jeden zamaszysty akcent. Homo dyktatura. Więc tutaj Szari wskazuje na kwestie moralne, na kwestie związane z ruchem LGBT, który się od paru lat mocno rozwija na Ukrainie. No ale mamy też drugi cytat, gdzie Szari porównuje to, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej po Majdanie, a to, co się dzieje na Ukrainie. No i też pokazuje jego stosunek do tego obranego kursu przez Ukrainę, także w kontekście ekonomicznym. Podczas gdy Federacja Rosyjska budowała most krymski, na Ukrainie pieczono największe pierogi. Podczas gdy budowano Nord Stream 2 z Niemcami, my stawialiśmy na polach największe flagi i wysiewaliśmy rysunki największych trójzębów we wszechświecie. Wystrzeliliśmy także barsz w kosmos. No tutaj Szari trochę pół żartem, pół serio pokazuje swój stosunek do polityki ukraińskiej. No w sposób często żartobliwy, przekorny, ale niewątpliwie jest to osoba o dużych zasięgach i osoba, która ma potencjał do tego, aby na tej powojennej Ukrainie jeszcze zabłysnąć, stać się no, liderem takiego młodego rosyjskojęzycznego wschodu czy centralnej Ukrainy. Ostatnią osobą,
która w mojej opinii jest mocno niedostrzegana, a biorąc pod uwagę sukces medialny, jaki osiąga i dynamikę tego sukcesu, także ma zadatki na mocne zaangażowanie się w politykę ukraińską, być może nie tylko jako dziennikarka. Mowa o Dianie Panczenko, 36-latce urodzonej w Mikołajowie, z wykształcenia dziennikarki, która po 2010 roku pracowała w telewizji kijowskiej, zbierała pierwsze szlify jako dziennikarka, reporterka i od 2015 roku po Majdanie pracowała w News One, no, mediach powiązanych z Wiktorem Miedwiedczukiem w telewizji. Jej poglądy były ukierunkowane na obronę praw ludności rosyjskojęzycznej, zachowanie pewnego status quo lingwistycznego i językowego na Ukrainie, krytyka władz pomajdanowych, krytyka polityki wobec Donbasu. No, zarzucano jej często relatywizowanie tego separatyzmu i stosunek, powiedzielibyśmy, no, że jest po prostu ruską onucą. No, tak często na Ukrainie, może nie tymi słowami jak w Polsce, ale tak o niej mówiono. W 2021 roku prowadziła Słowiański Bazar w Witebsku, no, taką imprezę kulturalną, którą władze białoruskie organizują. Część dziennikarzy czy osób publicznych na Ukrainie odmówiło. Białorusini szukali takiego porozumienia, żeby Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini razem ten Słowiański Bazar prowadzili, organizowali. Diana Panczenko się zgodziła, pojechała, spotkała się to z represjami i oczywiście niechęcią establishmentu ukraińskiego. Jednakże w sierpniu 2022 roku, po rozpoczęciu konfliktu pełnoskalowego, zbiegła z Ukrainy na zajęte tereny, chociażby ze względu na represje, które ją spotykały, zakazywanie kolejnych mediów itd., itd. No i w grudniu 2022 roku nagrała reportaż z Doniecka i Mariupola. On nosi tytuł Z Donbasu na Kijów i to są, no, takie głośne rozmowy, mocne rozmowy z mieszkańcami, pokazywanie, jak tam ci ludzie żyją, co myślą. No, taka próba dania głosu tym ludziom, żeby oni w jakiejś jeszcze polityce ukraińskiej, czy w ogóle wobec polityki ukraińskiej, mogli jakkolwiek odpowiedzieć na zarzuty formułowane do nich, że są separatystami, terrorystami i tak dalej. Ale takim największym, w mojej opinii, przyspieszeniem jej kariery medialnej jest głośny wywiad z Aleksandrem Łukaszenką. Na samym YouTubie 8,5 miliona na dzień dzisiejszy wyświetleń, sierpień 23, w którym w takim prawie dwugodzinnym wywiadzie Panczenko omawia bardzo dużo kwestii z Łukaszenką. Łukaszenko się tam dość wylewnie wypowiada, czy na temat Polski, Ukrainy, tego całego konfliktu, czy on, jak on wygląda, jakby się mógł skończyć i tak dalej. No, co przełożyło się na to, że z jednej strony ma prawie 2 miliony subskrybentów, około 2 milionów na YouTubie, 300 tysięcy na Telegramie, średnia oglądalność na samym YouTubie ponad 1 milion co materiał, więc jest to bardzo, bardzo mocna medialnie postać. Moim zdaniem przyszłość rosyjskojęzycznych mediów ukraińskich, a być może nawet przyszłość w jakimś zakresie politycznym. Mocno forsowaną przez Panczenko linią sporu jest jej osobisty taki konflikt z Zełenskim, który w różny sposób przez swoją administrację próbował z nią walczyć. I ona stwierdza tak: Zełenski chce mnie dożywotnie uwięzić, bo nawoływałam do negocjacji. 2024. Zełenski rozmawiał o negocjacjach z Rosją. Przez te 2 lata zginęło setki tysięcy ludzi. Zniszczona została gospodarka, infrastruktura, energia. Czy Zełenski zdecydował się pójść do więzienia, czy z wyprzedzeniem dostosowuje się do nowego szefa w Waszyngtonie? No tutaj Panczenko wytyka Zełenskiemu, że to, za co chciała jego administracja wsadzić Panczenko, to on sam zaczyna, czy deklaruje, że zacznie realizować. Więc tutaj podsumowując, te 5 postaci, oczywiście tych postaci mogłoby być dużo więcej, ale też trzeba pokazać pewną gradację, pewne zróżnicowanie od właśnie tych starych elit politycznych na Ukrainie, które zapewne znajdą w wariancie porażki Ukrainy jakąś rolę na Ukrainie, doświadczeni politycy starszego pokolenia. Z drugiej strony mamy postaci medialne jak Arestowicz i Szari, a na deser mamy taką właśnie panią Dianę Panczenko, która może w politykę nie jest tak bezpośrednio zaangażowana, ale ma do tego zadatki i jest pewnym symbolem nowego pokolenia rosyjskojęzycznych dziennikarzy, polityków na Ukrainie, którzy śledzą jej materiały, chłoną jej przekaz i być może kiedyś ona także do polityki wejdzie, bo od mediów do polityki jest tylko jeden krok. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę,
to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Z tych postaci osobiście to zabrakło mi Olesi Miedwiediewi z portalu Polityka Strony. Przede wszystkim dlatego, że ona też bardzo szczegółowo przedstawia konflikt zbrojny na Ukrainie, co jest ciekawe, prawda, bo kobieta wypowiada się w taki sposób. No i też dlatego ja tu mam nadzieję, że montażysta pokaże Olesię Miedwiediewą, no ze względów oczywiście estetycznych. Byłaby to bardzo ładna twarz nowej Ukrainy. Ale dobra, nie chcę jej pocałunku śmierci dawać. Krystian, chciałem może coś innego... Zastanawiałem się nad nią, ale trochę nie, może nie te zasięgi no tak. I może trochę zbyt szczegółowy przekaz. No bo jednak Shari nagrywa programy codzienne, tak. Bardzo proste, aż do bólu. Panczenko też nagrywa i to są duże zasięgi. No a tutaj mówimy bardziej o takiej intelektualnym przekazie, który siłą rzeczy no, nie znajdzie aż tylu widzów, tak, odbiorców. Chyba, że OSS zdecyduje się dołączyć do ekipy Wbrew Cenzurze, to może tak. Wtedy. Zostać korespondentem. Ale chciałem jeszcze inne pytanie zadać. Krystian, pamiętasz na pewno z historii, nasi widzowie też pewnie pamiętają, jak po 1945 roku pojawił się taki konflikt wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej między tak zwanymi krajowcami, czyli na przykład żołnierzami Armii Ludowej, czy komunistami, którzy zostali podczas okupacji niemieckiej w Polsce, a tymi, którzy przybyli z Moskwy. No, określani byli nie do końca uczciwie, no ale jako reprezentanci tego CBKP, czyli Centralnego Biura Komunistów. Spadochroniarze. Tak. I zastanawia mnie, bo ile ci ludzie dzisiaj, ci ludzie, których wymieniłeś, przez to, że Zełenski no, dopuszcza się jednak takich represji, prawda, wyklucza wszelkie inne głosy z debaty publicznej, wytwarza im taki wspólny interes, o tyle po wojnie, no jednak między nimi też może dojść do tego rodzaju konfliktu, prawda? Choćby Diana Panczenko, ona bardzo mocno ryzykowała, ona dopiero w sierpniu 22 roku zdecydowała się opuścić te tereny kontrolowane przez rząd w Kijowie, tak? A jest, prawda, Szary, który sobie siedzi na emigracji, Arestowicz, który sobie zmienia zdanie, to też może być jakiś powód konfliktu. Miedwieczuk, który, prawda, został w bardzo kontrowersyjnych warunkach wymieniony, Azarow, który gdzieś no, pisze pracę intelektualną, tworzy i tak dalej, ale zobacz, nie ma. Przepraszam, że się już wtrąciłem, ale zobacz, że jeszcze tak samo, no bo nie znamy tych postaci siłą rzeczy, ale są już postaci, które też organizują zbrojny opór na samej Ukrainie, choćby to podpalanie samochodów, prawda, tych mobilizatorów tak zwanych. Nawet doszło do tego, że w obwodzie odeskim w okolicach Izmaju zaczynają podpalać, no, niewielkich miejscowości budynki administracyjne, ale też już dochodzi do podpalania budynków administracyjnych. Czyli krajowcy kontra CBKP, tam też może na Ukrainie taki konflikt wystąpić. No właśnie, tylko moim zdaniem, co ja osobiście uważam za negatywne zjawisko, bo jednak no, jeśli ktoś w kraju ryzykuje i tak dalej, powinien być dużo bardziej doceniony, ale moim zdaniem polityka jest brutalna i wymienione przeze mnie postaci, gdzie by nie siedziały, czy na drugim końcu świata, to jednak pod względem rozpoznawalności i legitymizacji mogą wygrać i pewnie wygrają, to najczęściej się zdarza w tego typu sytuacjach, w ramach takiej, no ja to nazywam Republiki Federalnej Ukrainy, czy takiej nowej Ukrainy, pomajdanowej, czy już postmajdanowej, po zakończeniu konfliktu. I o ile chociażby kadry donbaskie, które są na miejscu, walczą od 10 lat i to one chociażby organizują na Zaporożu i na Chersońszczyźnie administrację w praktyce, bo tak to wygląda, że ludzie z Donbasu, ludzie z całej Ukrainy Wschodniej jeździli na Donbas pracować, jak się prześledzi ich życiorysy, chociaż zresztą nawet u nas mer Bierdiańska, z którym Mateusz robił rozmowę, no to też taka historia. Pojechał z Bierdiańska pracować na Donbas i teraz oni z powrotem reemigrują już jako rosyjscy urzędnicy do swoich powiedzmy rodzinnych miast. No to te kadry na pewno nie będą zadowolone. Zresztą oni nienawidzą Miedwiedczuka, tak? Którego uważają, że niedostatecznie pomógł im w tym okresie do rozpoczęcia operacji specjalnej. Więc te konflikty będą i tak dalej. Ale moim zdaniem jednak no, życie polityczne tak wygląda, ta wielka polityka, że jednak jeśli ktoś ma miliony zasięgów, to co by nie miał, czy na sumieniu, czy jak go nie oceniają miejscowi, no to zostanie jakoś tam umiejscowiony w tej polityce ukraińskiej, no bo trzeba to jakoś legitymizować. A mieliśmy chociażby przykład Kiryła Strymusowa, tak. Który zginął. No, że jednak od zero to hero, od człowieka, który ma tam 1% w wyborach na burmistrza Chersonia, a przeskoczyć na poziom wysoki, no to człowiek się zderza często z tym i z różnych powodów może ta jego kariera nawet dość brutalnie się zakończyć. Czekamy na Państwa komentarze. Może właśnie, tak jak Krystian wspomniał, ktoś z Was zauważa innych potencjalnych liderów nowej Ukrainy.
To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport z Frontów Ekstra. Żegnam się z Państwem Krystian Jachacy i Tomasz Jankowski. Zapraszamy na jutro na 19:00. Na zdrowy rozum.